Witamy w następnym odcinku. Cześć, cześć. Witamy. No dobrze. Podwinę rękawy. Słyszeliście to? Ja też podwinę swoje. Podwinę swój rękaw. Au, au, to był zły pomysł. Czyli następny odcinek i ta na kartera. Też swoją brodę poczeszę. Idziemy dalej. Dobrze. No dobrze. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że rodzina Ethana jest pojebana. Chcieli go zabić. I to nawet nie w jakiś taki... takiego śniącego. Ale to nawet nie w jakiś taki normalny sposób. Utopić go w wannie, powiesić na pasku czy rozpuścić jakimś wężu ogrodowym. Nie, ale... To jest bardzo dużo pracy. Tak. Po to, żeby Dlaczego? Zabić 12-latka. Dlaczego drezyną? Musisz go wywlec do lasu, przywiązać do torów, naoglądał się filmu z lat 43, what? Nie wiem. Czy to był jego brat, czy to był jego kuzyn, cholera wie. Obczajmy w ogóle dookoła, co tutaj... Nie wiem, korciło mi pójść tam w las, ale czuję, że pewnie nic tam nie znajdę. A może coś znajdziemy? A może bym coś znalazł. Ale tu jest jakaś stacja, obejrzyjmy tę stację. To jest jakaś stacja. Znaczy idźmy na tam, gdzie nas droga prowadzi. Dobra, biegniemy szybko w las. Czek, to są pułapki i mgła. To strasznie się nagle zrobiło. Nie wiem, po co oni stworzyli. Czy ktoś tam się świeci? A co to jest? Uważaj, bo kurczę, pająki się czają w takich. Kosmici? What? Czy to co ja słyszę, to Velociraptor? No właśnie. Co to kurczę jest? Coś to, co? Co? Aha, ta taka zagadka. Co? Gonimy szpenia! Za nim! Kur... Co jest grana? Gdzieś się pojawił, ale gdzie? Tu jest! Czekaj, rozglądaj się. Tam coś się świeci. Nie, to krzaki. Nie, to krzak. Czy on się zaspił na górze? Jest! Co się dzieje? Jezus Maria, co się dzieje? Co jest grane w ogóle, what? CO SIĘ DZIEJE?! Nie wiem! Czemu my to robimy? Nie wiem, gonimy kosmonautę! W środku lasu. What? What? Ale to... Jeżeli to ma być jakiś easter egg... Zgłupłam teraz, no. Zgłupłem tak samo. Tu jesteś. Złapię cię. A? Co w ogóle, what? Czy to ma nas odciągnąć od czego? Co? 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 Nie idź tam. Pójdę. Będę kupił Amerykaninę, typowy Amerykaninem i pójdę. Nie rób tego, Prospero. Nie dotykaj świat. No i widzisz, Wessa. What? O mój Boże, co to jest? Poczekaj, przecież ta firma nazywa się The Astronauts. No wiem, ale... Co? The fuck is going on, bro? What? Zaciąłeś w koc? Kurczymy w koc. Ale co? O, Gwiezdne Wrota. O, wow. No kurczę, no mówię ci, to jest małe studio, jakie efekty, no. What? Co jest skrane? Jeżeli ten gościu czegoś nie powie o tym, że... No... What the hell? Jesteśmy przy galaktyce, chyba orzeł. Jeżeli zdążył, spójrz jeszcze raz na tę galaktykę. To albo to orzeł... Też są inne. To orzeł, albo filary wszechświata. Nie, to chyba orzeł. Ale why? Co się dzieje? Ekstraterrestrial kontaminacja. Czy to coś można zrobić? Czy tak zostaliśmy schwytani i umrzemy? To orzeł. Co?
zdupłem. Po prostu zdupiałem. Kilka jest pięknie tych kapsuł. To wygląda, ale... To jest chyba droga mleczna. To chyba na wszechświat. Ty, co? Czytaj. Co? Dobra. Bezsenna jak płygła, masywna i ociężała, gdy dostrzegła światło na niebie, czekała sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Tak się jednak nie stało, więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Czytam jak Iwona. Gdy pomarańczowe światło zgasło... Gdy pomarańczowe światło zgasło, ile miejsca zajęło kolejne? Miał niebieski kolor. Wcześniej stwór widywał już tak jaskrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnażyła kły, światło zgasło. Chyba Fenrirze. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. To znaczy co, widziała samolot? Światło zgasło dopiero na polanie. Nie czując strachu, bestia weszła do kręgu drzew. Te zwróciły konie spiczaste wierzchołki, by po chwili pochylić swe korony i zakopać je w ziemi. Pnie wraz z korzeniami wznosiły się w powietrze i otoczyły stwora niczym ściany. Kiedy podłoże usuwało się bestii spod nóg, zrozumiała, że już nigdy nie użyje swoich kłów. What? Zaakceptujmy to. Wyłaź z mojego pokoju. Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! O, czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. O, Travis był również dupkiem. Już mi go nie szkoda. Mi jakoś Jezus, nie było, to... jesteś na ziemi! Co to, co to było? Co to za słowo? Czekaj. Niżej, szerzej podnieś to. No wiem, jakiś... Paylord? Abstruse Tales! O mój Boże, co było wyobraźnia? Co to jest chyba wyobraźnia? Chyba wyobraźnia tego dzieciaka. Tajemnicze opowieści, najlepsze amerykańskie science fiction, styczeń 1964. 40 centów. Dopisek Travisa. W tym numerze, żółte wzgórza Marsa, Douglasa Spaldina. Ponadto. Julian West, Michael Arden, Clarence Carlisle i wielu innych. Czyta się to z jakiegoś powodu Carlisle. Pedron. Chyba Pedryl. No właśnie, nie wiem. Dalej. Czyli takie nasze science fiction. No tak, jakiś magazyn. Albo fantastyka, nowa fantastyka. To znowu były. Funks. Dobra, odkładamy. Co myśmy znaleźli? To tyle... Nie wiem, co ten kościół brał? Co to kurde jest? A, rakietę sobie zbudował? Zaraz, to popierdalałem za kosmonautą po to, żeby wylądować w Sławojce? Nie, to jest rakietę sobie chyba. Ale fajnie, ona obrosła. No zrobił sobie rakietę, ale... Nie trzeba tej bazy, powiem coś dziwnego w tych kurach. Jezus Maria. Jeżeli tego gościa nie zdziwiło właśnie to, co zrobił, i miał setki tych spraw. Kurwa. Nic dziwnego, że to jest ostatnie. Nie wiem, czy to jest dobra, ostatnie. Zobaczmy, co tu się dzieje na tej stacji. Stacja Grodzisk Mazowiecki. Nie no, przestań teraz już. No wiem, teraz Grodzisk muzyka wygląda, kurde. Co się dzieje? O 7:05 zatrzymał się zegar. O, przejdź całą stację, zobaczmy, może zresztą będzie. 7:05. Czyli teraz wszystko szlak trafił, jak ten gość umarł. Było to kiedyś jakieś prosperujące miejsce, no to wychodzi. No właśnie. Można polega, już zapomniałem w ogóle o tym gościu. No muzyka nam nagle wróciła w takie... No właśnie. Też tam ładnie, Jezus Maria. No, turystyce powinni kasę zgarniać. Bieszczady, albo góry stołowe. Chyba, że to Silent Hill. Albo Silent Hill. Dobra, idziemy dalej. Wzdłuż torów. Może tą ścieżką teraz przejdźmy dla odmiany. Tak, chodźmy teraz ścieżką. Czy nie wydaje mi się, że musimy biegać po całym tym lesie, bo wtedy to granie miałaby za mocno sensu, bo taki... Ale pobiegliśmy po lesie, znaleźliśmy kosmonautę. No i wystraszyłam się, no. O, podejść do tego domku. Rozdzielni. Raczej rozdzielni coś będzie. No, jeszcze... Czekaj, podejdź do tego znaczku tam. Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Ej, no tak... Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Spokojnie. No właśnie, właśnie mnie też wiem. Nigdy nie przejechał pociąg. No mnie też nigdy nie przejechał pociąg, ale... Ej, no ciebie... What? W ogóle co? Co? Powiedziałeś, że ciebie nigdy nie przejechał na pociąg, nie tak samo. Nigdy nie przejechał też pociąg, nic tam kurwa nie gnije.
No czasem coś gnije, ale nie w tym sensie. No nie wiem. No. Znaczy, wiesz co, powiem ci szczerze? No liście gniją na jesień, no ale to wszystko. O, czekaj, słyszałem się ten. Tama. Aha, woda przeciwpowodziowa. Dobra, idziemy dalej. Może woda bliżej dlatego. Jak znowu znajdziemy kosmonautę. A to kolat! Kolat! Przypuszczalnie pewnie tą koleją będziemy musieli iść dalej. Nie gnij, no będziemy szli piechtą. Wiesz jeszcze, żeby mi taki wiesz, fraksy mi spadły. O oh, wow. O oh, wow! Ja chcę tam mieszkać. A może nie dokładnie tam, nie? Tam kurczę, ludzie drezyną zostają przejechani, korbą w łeb się dostanie. Tak, zostałeś korbą w łeb? Tak, lokalna rozrywka. Tak. Dobra, czy przypuszczalnie tu flagi były wywieszane. Ten most przypomina mi mosty w Bloodborne. Czyli czekaj, to była kopalnia, może, ale przypuszczalnie mogło być tu jeszcze jakieś utrowisko, hotel? To znaczy wiesz, jeżeli jest kopalnia, to były tam pieniądze. O, a propos właśnie kopalni. No. Jeżeli jest kopalnia, to znaczy, że były tam pieniądze i była kasa na zrobienie, wiesz, tego miejsca na... Mów trochę głośniej, super. Bo nie wiem, jak będzie działał mikrofon teraz. No więc mówię, skoro była tam kopalnia, ktoś miał sporo kasy, więc mógł to miejsce wypicować. Prawda. Więc nie dziwię się, że jest to dość dobrze infrastruktura jeszcze. W miarę utrzymane. Ty patrz, ale te kratki takie to są bardzo współczesne. Te? Tak. Bardzo współczesne? Ja wiem, nie bardzo, ale nie wydają się, żeby tam były sprzed 100 lat czy coś. Znaczy też ciężko powiedzieć, jaki to jest rok. Stuletnia około. Niby wiesz, no niby chłopak miał czasopismo fantastyczne, science fiction z 60 chyba któregoś. No tak, ale to było dawno, więc mógł mieć jakiś antyczny ten. O, patrz, skończył się. Skończyła się muzyka. Również, czy to ten spalony dom? Chyba tak. Znaczy no nie wygląda na spalone, nie, no spalone to by tak nie ten. Dobra, wejdźmy do niego, zobaczmy gdzie nas droga zaprowadzi. Akurat do tego? O, poczekaj, możemy wejść do tego obok tutaj. Zobaczmy co jest... No ten to nie spłonął na pewno, ale... No nie, ale przypuszczalnie może być tą haciendą tych etanów, karterów. Nie no, oni mieszkali w tym co spłonął. Niestety i babcia zmarła. Babcia zmarła w pożarze, więc pewnie dlatego dziadek się zachlał. Bo on mówił, że mógł zasnąć z papierosem w ustach. Czy tam w ręku, czy coś. No, no i dom się, dlatego miał powód, żeby się... Ale paczek wykończony, ale wiesz... test. Jezus Maria. Dobra, no, powiem się tak, do środka. Chłopaki naprawdę nieźle tutaj. O, kartka na stole? Tak, to był chyba ten spalony dom. Coś no, tu się... Nie wiem, zewnątrz nie wygląda? No nie wiem. Wygląda po prostu na opuszczony i zrujnowany. Podnosimy. Co o, to jest? Znaczek. What? Poczekaj, przeczytajmy to. Wzywam pozbawionego kości, istotę otchłani niszczyciela statków, tego przed którym drży wiatr, wysłuchaj mnie. Wielki książę Fokalorze. What? Okej, przestałam się bać. Pragnę zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów. Użyj drzwi zamętu, aby zmądzić ich spojrzenie. Czekaj, 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 to drzwi, to się otwiera? Czy takie to się zamyka? Może obrotowe? Ukryj ścieżkę pod osłoną fałszu i podstępu. Przepuść jedynie tych, którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Agron! Tetragram! Vaiheon! Stimulan! Kurde, boję się, że jak to przeczytam, to się coś stanie. Może nie czytaj, zostawmy to może ludziom. Będę zjadał E. Ezebre tetrabada alia rion est ile exitum eria orema arasis mozna messia after Emanuel. Adonai. Wiesz, że w tym, nie wiem czy oglądałeś, Bible Black, taki hentai. No kojarzę, ale nie oglądałem. Emanuela Sabato. O mój Boże! Zdaje się, że jak to przeczytam, to będę dupę przez tydzień teraz szukał. Teraz już wiemy, co tam się stało. Niezłe grzanie było. Dom. Deodoro te invoku. Adonai. Amen. Tak, Emanuel Sabato Adonai. Czy to jakaś taka podskocznia łaciny? Czyli ktoś robił tutaj, chciał sobie chronić swoją posiadłość. Chłopaki są fanami Bible Black. Nigdy nie czytałem Bible Black. Chciał chronić swoją... To nie jest do czytania, to hentai. Ci ogląda. Ja tak, wiem. Oglądasz dla fabuły. A może dlatego nie... Może dlatego nie kojarzę. Nie, to się ogląda, bo to ma bardzo dobrą fabułę, chciałem ci powiedzieć. Nie, kłamie.
Ściemniam cię. Oglądam Pornhub, żeby zobaczyć, czy, nie, czekaj, żeby poszukać, jak się naprawia krany. Nie wchodź przez te drzwi, tam jest boss fight. O nie! Grałeś w Dark Souls, wiesz co tam się dzieje. Nie wiem. Teraz powinno się coś pokazać, ale... Aha, czyli ktoś chciał po prostu swoją posiadłość ochronić i przyzwał jakiegoś... Przypuszczalnie demona ognia. Bezimiennego, czy to karterowie byli? Nie wiem. Nie chodź na ten balkon. O Boże drogi, jak tam pięknie. Ale demony... O, czekaj, to tam coś się świeci też. To może najpierw weźmy na dole, wejdźmy w te... Tam... No. We wrota chaosu. Ale udźwiękowienie jakieś... Ale zobacz, jak świetnie ten dom jest zrobiony, no. Słuchaj. Dosłownie każdy szczegół, no w porównaniu z tymi ruinami z Evil Within, kurczę, nieskończony prawie ty budżet, to wygląda dużo lepiej. Wow! Dostałeś flaszem po oczach. Ale że co się dzieje? Dostałem się do innej części, czy do innego... Właśnie. Przyjemnie. O Boże, 17 minut? Dobra, idziemy będę dalej. Będę musiał ucinać te kawałki, bo normalnie... Zamień. Co? Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy co się stało. Podnieśmy książkę. Wow. Podnieśmy książkę, zobaczmy. Jezus Maria, robota tego gościa jest niesamowita. O, kuń. I ogary. Książki chyba nie podniosę. Może się uda. Nie. Muzyka jest ładna. Nie wiem, dziwna sprawa, nowa książka. No właśnie. Tamtym chyba wyszliśmy. No to chodźmy na górę. Czy to może każdy pokój zamienić? Może to był ten czar. Właśnie, multidimensjonalny drzwiami kłamstwa. O Jezu, nie wiem, że będę musiał kombinować teraz. No tu jesteśmy, okej, na poddaszu. No to było poddasze. Musi być poddasze, no tak. Czyli ja muszę ustawić ten dom tak, jak być powinien? No na litość. Aha, czyli musimy logicznie poukładać... To też jest ta książka. Czyli to jest poddasze. A widzisz, teraz pasuje. Nie muszę niczego przestawiać. Chyba. Czyli ja muszę ustawić ten dom tak, żeby był... To jest poddasze. Tutaj to. Jest pierwsze piętro. Many months later. Wait! What? Dobra, wejdźmy jeszcze raz. Aha, czyli po prostu musiałbym to jeszcze raz przeczytać, żeby się to zrobiło, tak? Bo teraz już sobie... Jezus Maria, dobrze, że tego nie przeczytałem na głos. Bym z domu nie wyszedł. Dobra, może zakończmy teraz? Tak, dobry pomysł, zakończmy to teraz. Ułożymy sobie domek na osobności, bo to nie ma sensu nagrywać. Tak, i zobaczymy, co się stanie dalej. Dobra. Widzimy się później. Pa, pa. Pa, pa, rozumiem odcinku. Bye.